Rafał, powiedz, a jak sobie radzicie w tych trudnych chwilach? Wiesz, różne porażki zawodowe, czy ta sytuacja związana z tym hejtem, który się pojawił? To było straszne. Aż nie chcę do tego wracać, bo jak o tym mówię, to mi się za każdym razem chce płakać. Wiesz co, Baśka jest w ogóle bardzo silna, ale jeżeli chodzi o sytuację akurat z tym hejtem, no to... To już nawet chyba najsilniejszą osobę by powaliło. Wszyscy też się mocno martwili. I Rafał, i cała rodzina. Nikt mnie nie oceniał, nikt mi nie mówił, co teraz powinnam zrobić, tylko Rafał po prostu był. Ja starałem też się Basię jakoś tak wspierać w tym, żeby ona... Żeby przede wszystkim też, żeby nie czytała tego wszystkiego. No, Rafał się zawsze na mnie denerwuje, jak czytam jakieś komentarze. Kiedy najbardziej martwisz się o Basię? Kiedy właśnie widzę, że się czymś ona zamartwia i że coś ją rozwala tak emocjonalnie. I wtedy widzę, że trochę ucieka z niej ta pozytywna energia. Ta Basia. To bardzo tak, ta Basia, która jest zawsze taka spontaniczna, zawsze jest do wszystkich otwarta. Ja się popłaczę. Był moment taki, że zawiodłeś się na Baśce, że spodziewałeś się na przykład, nie wiem, że inaczej się zachowa. Czy się zawiodłem? Chyba... Nie, mieliście chyba. Przecież kryzys. Mieliśmy kryzys, tak. Był ten strzał właśnie reklamowy. Później był serial, wiesz, i to tak wszystko po kolei. Ten chyba właśnie czas spowodował, że my trochę jakby nie mieliśmy czasu na to, żeby spokojnie się też poznać. No właśnie. Bo wiesz, my byliśmy bardzo młodym małżeństwem. Świeżym małżeństwem. Pojawiła się Hania. Więc też byliśmy młodymi rodzicami, którzy nie do końca wiedzieli, jak to wszystko ogarnąć. I Hania się rodziła w trakcie programu. Tak, podczas X-Faktora. Właściwie w trakcie zdjęć zaczęłam rodzić. Więc Hanię nazywali X-Faktorynką.